Tutaj był trzepak, na którym się bawiliśmy i stała ławka w tym samym miejscu mniej więcej. I dochodzimy teraz do trzeciej klatki schodowej, w której mieszkałem. I tutaj na pierwszym piętrze pod 24 było moje mieszkanie. Dwa pokoje z kuchnią, jeden pokój wychodził na kościół, a drugi na podwórko i przedszkole. Tutaj mogę wymienić wszystkich sąsiadów, którzy byli na tej kolonii. Tu Jasińscy mieszkali, tutaj Wróblescy. Danuta Wróblewska, córka Rajmunda Wróblewskiego, drukarza, była później zasłużoną, bardzo długoletnią kierowniczką księgarni na placu Wilsona. Fenomen tego miejsca polegał na tym, że była bardzo silna więź sąsiedzka i to ludzi różnych zawodów, bo tutaj mieszkali wybitni intelektualiści i robotnicy, rzemieślnicy. Tak, moja mama była wychowanką domu sierot na Kruchmalnej jeszcze przed pierwszą wojną światową i była bardzo lubiana, kochana przez Stefanię Wilczyńską, panią Stefę i Janusza Korczaka. Także jak mój ojciec trafił jako stenograf do doktora Korczaka, Korczak dyktował swoje powieści zazwyczaj i potrzebował kogoś, kto by szybko notował. I ojciec został jego sekretarzem i zamieszkał w Bursie w domu sierot. Doktor Korczak powierzył ojcu prowadzenie pisma przez siebie założonego dzieci i młodzieży Mały Przegląd. Ojciec został tam redaktorem i z tej racji Korczak często przychodził do naszego mieszkania, odwiedzał, bo tutaj też była redakcja. Mama przepisywała dziecięce listy na maszynie do pisania. Tutaj przychodzili wychowankowie Małego Przeglądu i przychodził Korczak. Na parterze było biuro Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, bo to duże bardzo mieszkania, czteropokojowe, z łazienkami, z balkonami, także mieszkali tutaj zamożniejsi ludzie. Na trzecim piętrze przed wojną mieszkał pan Sokołowski, który miał dwoje dzieci, Ankę Sokołowską, moją koleżankę z przedszkola, która po wojnie stała się znaną reżyserką filmową. Pan Sokołowski miał dwoje dzieci, właśnie Ankę i starszego od niej brata Adama, który w 15 lat wstąpił do szeregów powstańczych i postrzelił się tragicznie w brzuch i zmarł podczas powstania warszawskiego, co było dla nas dużym przeżyciem, bo go znaliśmy świetnie. Piękny chłopak. Straszna historia się dołączyła, dlatego że do tej więzi sąsiedzkiej przyczyniła się wojna, że podczas oblężenia Warszawy myśmy zeszli do piwnic i wtedy cała klatka i tutaj ten blok nie ma piwnic. Miał w tym bloku piwnicę i ludzie z tego bloku przechodzili do naszej klatki i siedzieli też w naszej piwnicy. I to się wytworzyła bardzo silna więź wspólnych przeżyć. Żoliborz WSM-owski był pod tym względem unikalny, że ukrywało się tu pod swoimi nazwiskami przedwojennymi albo na aryjskich papierach wielu ludzi. Myśmy wiedzieli o tym i nigdy nie donoszono. Dużo ludzi się tutaj ukrywało. To zależało też od postawy samego ukrywającego się. Jak był bardzo przestraszony z kapeluszem zasłaniającym pół twarzy u kobiet i tak dalej, to oczywiście to ośmielało
szmalcowników, ale też na przykład była taka historia, że późniejsza szefowa radia Alina Szynwaldowa była przez szmalcownika zaczepiona, ale miała tyle odwagi, że powiedziała: to chodź ze mną na gestapo, zobaczymy, chodź, chodź. I ten się załamał i dał spokój. Więc to też zależało od indywidualnej postawy. Kwestia żydowska polegała na tym, że sąsiedzi wiedzieli o tym, kto był pochodzenia żydowskiego, czy podejrzewali, że jest żydowskiego pochodzenia, ale nikt z tych sąsiadów nie doniósł. I tutaj była wielka w sumie solidarność. Opisałem to, tak bardzo charakterystyczna jest sprawa dziewczynki Żydówki, która szukała schronienia i mój ojciec pracował wtedy ze stolarzem Janem Gosińskim, który mieszkał na 9. kolonii, nie miał dzieci, to było bezdzietne małżeństwo. I oni się zgodzili tą dziewczynkę wziąć. Matka odprowadziła tą dziewczynkę na Suzina, tutaj resztę mama tam zaprowadziła ją do Gosińskich. I po wojnie była wielka tragedia, dlatego że zgłosiła się matka po tą dziewczynkę. Ta dziewczynka nie chciała iść do tej swojej rodzonej matki. Ojciec tam był arbitrem w tej sprawie, bo Gosińscy byli zrozpaczeni i tego wreszcie matka wygrała i dziewczynka wyjechała. I proszę sobie wyobrazić, że na spotkaniu autorskim w Toronto stała jakaś starsza pani i powiedziała: to ja jestem ta dziewczynka. Tu na 13 klatce, właśnie to 13 pechowa, bo podczas powstania warszawskiego jedyna bomba, która spadła na nasze bloki, była właśnie na 13 klatce. I na 13 klatce na pierwszym piętrze mieszkał bardzo ciekawy człowiek, Aleksander Paliński, który był związany przed wojną z Bajem, z teatrzykiem kukiełkowym. Baj tam grał na pianinie, był muzykalny niezwykle. I on podczas okupacji prowadził coś w rodzaju stołówki w tym dwupokojowym mieszkaniu. To dzisiaj trudno uwierzyć, że w dwupokojowym mieszkaniu w kuchni na kaflowej z dwoma palnikami gazu, a resztę na drzewo i węgiel, jego żona Aleksandra Palińska wydawała obiady. I myśmy na te obiady przychodzili, moja mama i mój ojciec przyjaźnił się z Palińskimi. I jak moja mama, która podczas wojny, żeby się utrzymać, handlowała, wychodziła na miasto i mnie zostawiała tutaj na tym podwórku, to mówiła: jak coś się stanie, Jaruś, to idź do Palińskich. Do tej jadłodajni, do tej stołówki przychodził Witold Pilecki, który się stołował tutaj. I dzięki temu ja poznałem rotmistrza Pileckiego, którego zapamiętałem. Teraz mnie ciągle pytają, jak wyglądał, więc właśnie dziwiłem się, jego nazywali panem majorem i dziwiłem się, że on jest tak po cywilnemu ubrany. Nie nosi wysokich butów oficerskich, bryczesów, tylko jest w jesionce, czapce. I on wzbudzał wielki szacunek, zawsze się mówiło: panie majorze, i wiadomo było, że on jest wysoko w konspiracji. Myśmy mieszkali sami, nachodził nas szmalcownik żydowskiego pochodzenia, który chciał się ratować i w rozpaczy mówił, że jeżeli mama mu nie da tam odpowiedniej ilości pieniędzy czy tego, to on doniesie na gestapo, bo mu wszystko jedno. No i mama wtedy bardzo przerażona przybiegła do Palińskich, opowiedziała tą historię i to przekazano Pileckiemu, który powiedział: proszę się nie obawiać, my załatwimy tą sprawę. I załatwili tak, że ten szmalcownik przestał do nas przychodzić. Prawdopodobnie został zlikwidowany. Po wojnie, w 1948 roku, do mojej mamy przyszła
nieznajoma kobieta i powiedziała: ja jestem przyjaciółką Witolda Pileckiego, słyszałam, że pani znała Bolesława Bieruta, czy mogłaby pani wstawić się do niego, żeby karę śmierci zmieniono Pileckiemu na dożywocie. Mama nie znała Bolesława Bieruta, ale znała Bierutową Janinę, jego pierwszą żonę, która była w naszym przedszkolu RTPD woźną. Chodziła z kubłami, za nią schodziły dwa psy, Morus i Totka, i tak ją zapamiętałem. Ona mieszkała na drugiej kolonii i na tej drugiej kolonii przed wojną moja mama jako panna wynajmowała u niej mieszkanie. Wtedy Bierutowa była sama z dwojgiem dzieci, bo Bierut był w Moskwie z Małgorzatą Fornalską. Mama zwróciła się do Janiny Bierutowej, która była już inspektorem w Ministerstwie Oświaty, żeby ona porozmawiała z mężem właśnie na temat ułaskawienia Witolda Pileckiego. Ona się zgodziła i po paru dniach przyszła do mojej mamy i powiedziała: nic niestety nie mogłam zrobić, Bolek powiedział, że tą sprawę zostawi sądowi dalej i nie chciał ułaskawić Pileckiego. I taka jest historia moja spotkania z Witoldem Pileckim. Teraz, już po wojnie, tyle lat, jak ja pisałem pierwsze lwy mojego podwórka, to o Pileckim mało kto coś wiedział. Tymczasem przez te 18 lat stał się sławnym bohaterem narodowym i w zeszłym roku przyjechał do Warszawy specjalnie, żeby się ze mną spotkać, amerykański pisarz Jack Fairweather, który pisze o nim książkę, o nim i o Żoliborzu. Ja w ogóle czuję się warszawiakiem chyba, ale jednocześnie z bardzo silną więzią żoliborską. W USM jest taki sam, to jest z zewnątrz, jest taki sam, tylko tyle, że podwórka pozamykane. Właśnie to jest odwrotnie niż było podczas okupacji mojego dzieciństwa. W moim dzieciństwie bramę zamykał dozorca Wiśniewski, który mieszkał tutaj na 16 klatce, miał budkę swoją i w tej budce trochę siedział po godzinach tam 10, albo siedział w domu i był dzwonek, dzwoniło się, on wychodził i otwierał bramę i wyciągał rękę, dawało mu się napiwek. Ale podwórko przez cały dzień było otwarte z dwóch stron i myśmy biegali, prawda, po ulicach, po tym placyku, gdzie dzisiaj jest szkoła. To był placyk, tak, na którym naszych gier. Graliśmy tam w piłkę nożną, a podczas zimy wylewał dozorca Wiśniewski wodę i mieliśmy tam ślizgawkę. Także życie tutaj było pełną parą. Tam był ten placyk gier, w którym toczyliśmy wojny i graliśmy w piłkę nożną i podczas zimy jeździliśmy na łyżwach. Był jednocześnie silny kościół. Tutaj za mojego wczesnego dzieciństwa była tylko drewniana kaplica w miejscu kościoła świętego Stanisława Kostki. Później zaczęto budować kościół, więc sporo ludzi chodziło do kościoła tutaj, ale jeżeli chodzi o RTPD, to na pewno to była jedyna laicka szkoła w Warszawie, gimnazjum RTPD na pierwszej kolonii. Podobnie laicka była szkoła moja TPD-1. To tak, ale jednocześnie pamiętam świetnie, że moja sąsiadka Agnieszka Cynka, która mieszkała pod 25 na drugim piętrze, co niedziela schodziła tyłem do kościoła, a ona była z rocznika 1851, czyli tyle, ile firma Wedel miała. I ona pamiętała powstanie styczniowe jeszcze, ale była bardzo religijną kobietą i chodziła do kościoła.
jak skończyła 100 lat, to na 11 klatce, tam był taki klub po wojnie, wiceprzewodnicząca Rady Narodowej, wtedy Kazimiera Kartasińska, uczciła jej stulecie właśnie tutaj na 11 klatce i pani Agnieszka Cynka z laską siedziała i wysłuchiwała laudacji. Podczas powstania tutaj na parterze u Millerów był sztab żywiciela. Żywiciel miał tutaj sztab, przechodził przez podwórko, taki niski mężczyzna w pierożku, ja go zapamiętałem. Socjalistyczne, w dobrym tego słowa znaczeniu, tej przedwojennej PPS-u, prawicowego, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, i to poszanowanie człowieka, innych zawodów, często nie wywyższanie się, tak, że ja jestem inteligentem i nie zadaję się z robotnikiem, czy nie zadaję się z rzemieślnikiem, że to mnie ukształtowało. Lewica socjalistyczna była największym wrogiem komunistów, którzy tępili bardziej lewicę prawicowych socjalistów niż wrogów burżuazyjnych. I to trzeba pamiętać o tym. I tu byli właśnie ci socjaliści, którzy po wojnie byli dyskryminowani. PPS po wojnie była reaktywowana, ale była to tak zwana koncesjonowana socjalistyczna partia. Ale była. I tamci wszyscy WSM-owcy socjaliści zostali wpisani. Przy zjednoczeniu partii jednych przyjmowano, a drugich nie. Jak ta lewica miała bardzo duże zasługi podczas wojny, to było tutaj tak zwany RPPS, Robotnicza Polska Partia Socjalistyczna, której przewodniczącym był Adam Pruchnik i on doprowadził do zjednoczenia oddziałów bojowych PPS z Armią Krajową pod koniec swojego życia. Ale Tołwiński działał w społecznym przedsiębiorstwie budowlanym w SPB i nic dziwnego, że zaraz po wojnie został prezydentem Warszawy i jako prezydent Warszawy miał olbrzymie zasługi w odbudowie stolicy. Przez te 3-4 pierwsze lata, gdzie była w całkowitych ruinach, wydawało się, my z mamą mówiliśmy, że za 100 lat się nie odbuduje Warszawy. Takie było powszechne przeświadczenie, bo to była kupa gruzów, szczególnie tam, gdzie było getto, w całe Śródmieście, wszystko, parterowa Warszawa wtedy była. I Tołwiński uruchomił komunikację. No, miał naprawdę bardzo duże zasługi, porządny człowiek po prostu. To sobie przypomniałem jeszcze taką jedną postać, która właśnie jest też dodatkiem takim do sprawy lewica-prawica, że jednocześnie tutaj na piątej kolonii mieszkał Stanisław Rzemis, który był przedwojennym komunistą i po wojnie dyrektorem Lasów Państwowych, co mój ojciec wspominał, że do późnej starości Stanisława Rzemisa ludzie, leśnicy przynosili mu kwiaty i dziękowali, bo był takim dobrym dyrektorem Lasów Państwowych. Po wojnie zaraz on został prezesem Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. I on namówił, ponieważ pracował przed wojną w naszym domu sierot na Bielanach u Maryny Falskiej i ojca znał od przedwojny. Jak ojciec wrócił, to zaproponował mu, ponieważ podczas okupacji ojciec był kierownikiem spółdzielni stolarsko-zabawkarskiej, zaproponował, żeby on zbudował instytut produkcji. To była też wspaniała wizja, że zaraz po wojnie powstanie
specjalny instytut, fabryka, która będzie produkować dla dzieci i młodzieży zarówno stroje, ubrania, jak i meble, ławki i tak dalej. I ojciec się w to rzucił i on i Janina Ładoszowa, później Dziarnowska, która była wiceprezesem, namówili ojca, żeby wstąpił do partii, jako ten dyrektor będzie mógł więcej zrobić. Ojciec po wielu wahaniach wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej. I proszę sobie wyobrazić, że jak nastąpiło zjednoczenie i te wszystkie stalinowskie metody, Rzemisa odsunęli od tego i on w proteście przeciw temu zjednoczeniu i stalinowskim metodom popełnił samobójstwo. Znaczy strzelił sobie w głowę z pistoletu i tak tragicznie strzelił, że ocalał i unieszkodliwił nerw wzrokowy. Stał się niewidomym. Tu po wojnie, ja go ciągle pamiętałem z laską i ciemnych okularach i był tak zdolnym człowiekiem, że ze Związku Niewidomych Polskich uczynił wielką i sprawną organizację. Później ojciec go wysunął na prezesa Towarzystwa Korczakowskiego, w którym działał też bardzo sprawnie. I umarł no, w zapomnieniu całkowitym. Bardzo martwią mnie to, jest niesłychanie bolesne podziały. Podziały polityczne, które między przyjaciółmi od wielu lat zerwane stosunki albo na dzień dobry. Tylko co w perspektywie długiego życia nie ma żadnego znaczenia. Dlatego, że proszę sobie powiedzieć, ja się tak zastanawiam, że właściwie i wrogowie, i opozycjoniści, to decyduje o nich czas.